Wszyscy wiemy, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Pieski są lojalne, kochające i zdyscyplinowane. Czasami niektórzy właściciele psów starają się, aby ich pupile funkcjonowały według ściśle określonych zasad. Wiecie, aby nie mieć jakiejś śmierdzącej niespodzianki na dywanie. Są jednak psy, które potrafią robić naprawdę niesamowite rzeczy. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o kilku takich przypadkach. Zapraszam do oglądania. Chodzenie bez smyczy. Ogólnie rzecz biorąc, moment, w którym można uznać psa za zdyscyplinowanego i dobrze wyszkolonego, jest wtedy, gdy pies sam chodzi bez smyczy przy nodze. Na wszystkich szkoleniach to właśnie na ten aspekt kładzie się największy nacisk. Dla psa jest to jak zdanie najważniejszego egzaminu w życiu. Co powiecie jednak na to? Ten mężczyzna prowadzi bez smyczy nie jednego, a od 5 do 6 psów. Są bardzo posłuszne i jak widzicie idealnie dotrzymują mu kroku. Ale to nie wszystko, co potrafią. Treserzy psów lubią pokazywać swój popisowy numer. Proszą psy, aby zostały i odchodzą gdzieś daleko. Psy siedzą dokładnie w tym samym miejscu, gdzie właściciel kazał im zostać. Następnie, kiedy treser wraca, psy są z powrotem gotowe do chodzenia przy nodze. Nauczenie nawet jednego psa takiego posłuszeństwa jest ogromnym osiągnięciem. A co dopiero, jeżeli mówimy o kilku psach naraz. Trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę imponująco. 200 psów naraz. Ogarnięcie 200 psów naraz może być trochę problematyczne dla jednej osoby. Ale to nie znaczy, że nie ma kogoś na tyle szalonego, żeby nie spróbował wyszkolić ich wszystkich. I właśnie to postanowiła zrobić ta kobieta. Trzeba przyznać, że robi to naprawdę imponujące wrażenie. Wychowanie i wydresowanie 200 psów brzmi jak zadanie niemożliwe do wykonania. I prawdopodobnie byłoby koszmarnie skomplikowane. Ta kobieta nie tylko temu podołała, ale zmieniła też to w jakąś formę sztuki. Bez problemu trzyma te piękne psy z dala od czegoś, co wygląda jak duża ilość surowego mięsa. Po chwili napięcia trenerka uwalnia zwierzaki z komendy i pozwala im zaszaleć. Wszyscy możemy obserwować ich radość, z jaką rzucają się na jedzenie. Każdy, kto kiedyś próbował w ten sposób wydresować psa, z pewnością doceni talent i efekty niewątpliwie ciężkiej pracy tej trenerki. Żołnierska psia musztra. Istnieje wiele psów, które znają najwymyślniejsze sztuczki i perfekcyjnie słuchają się właściciela. Ale jeśli chcecie zobaczyć naprawdę najlepiej wyszkolone psy na świecie, musicie obejrzeć pokazy na wystawie Crafts. Już ten film pokazuje, jaki poziom mogą reprezentować. Tutaj możecie zobaczyć jednego z psów występujących w ramach wystawy. I trzeba przyznać, że jest w nim coś wyjątkowego. Podczas gdy większość klasycznych psich wystaw po prostu skupia się na pokazywaniu tego, jak pies ładnie biega przy nodze lub wykonuje komendy, tak w tym przypadku otrzymujemy cały spektakl. Właścicielka tego psa postanowiła wybrać coś bardziej konkretnego i interesującego. Ten pies i jego właściciel stworzyli intrygujące przedstawienie, poruszające narrację na temat żołnierza i psa, który uratował jej życie. Historia zaczyna się od zwykłego żołnierskiego treningu i pompek, aż po wybuch granatu i psa, który udziela pierwszej pomocy i robi oddychanie usta-usta. Jest to naprawdę piękne przedstawienie. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest tu więcej sensownej fabuły niż w niejednym filmie. Historia opowiadana jest nie przez narratora, który zwykle opisywałby całe wydarzenie, a tylko i wyłącznie poprzez ruch i relacje pomiędzy psem a jego właścicielem. Taka przyjaźń nie zdarza się zbyt często. Sprzątanie kupy. Chyba nikt nie lubi sprzątać kup po swoim psie, prawda? Jeżeli idziemy z psiakiem na spacer, to mamy jednak taki obowiązek. Ten przypadek jest jednak nieco inny i wydaje się być marzeniem wielu właścicieli. Jak widzicie, ten pies jakimś cudem nauczył się sam po sobie sprzątać. Co więcej, wygląda to tak, jakby podpatrzył technikę od ludzi i ją skopiował. Trzeba przyznać, że idzie mu całkiem nieźle. Czy widzieliście kiedyś coś podobnego? Taki pies to musi być skarb. W oczekiwaniu na smakołyki. Ilekroć widzi się dobrze wyszkolone psy, które grzecznie czekają na smakołyki, zawsze jest to imponujące. Przecież nawet mało który człowiek powstrzymałby się, gdyby na stole leżało coś pysznego, prawda? Na tym filmie możecie zobaczyć całą gromadkę pięknych psów, czekających przy stole na właściciela, aby podarował im smakołyki, na które oczywiście tak bardzo zasługują. Niestety pieski muszą poczekać, ponieważ właściciel jest na tyle sprytny, aby wiedzieć, że gdyby wszystkie te psy rzuciły się na jedzenie w tym samym momencie,
spowodowałyby kompletny bałagan i chaos. Zaczyna je więc wszystkie karmić jeden po drugim. Najbardziej imponujące jest to, że właściciel nie stracił w tej zabawie palców. Przecież te psy są tak głodne, że prawdopodobnie nie zauważyłyby, gdyby oprócz przysmaku zjadły kawałek właściciela. Głodne zwierzęta niełatwo jest zmusić, aby grzecznie czekały na swoją kolej. Pies sił specjalnych. Dla wielu z nas sam pomysł na to, aby pies wyskoczył na spadochronie z samolotu, może wydawać się dość szalony i przerażający. Ale nie dla niektórych psów we francuskich siłach specjalnych. Ich zadaniem jest przeciwstawianie się prawom grawitacji. Ten film pokazuje przeciętny dzień z życia francuskiego psa wojskowego. Jak widać, z siłami specjalnymi w tym kraju nie warto zadzierać. Pies jest przypięty do jednego z żołnierzy, zanim wyskoczy z samolotu. Następnie lądują miękko na ziemi, jak w jakimś filmie o Jamesie Bondzie. Po wylądowaniu pies rozpoczyna swoją prawdziwą misję. I tutaj też możemy zobaczyć prawdziwą dyscyplinę i imponujące wyszkolenie tego małego agenta w swoim własnym specjalnym stroju. Pies wykonuje polecenie żołnierzy, które są podawane przez radio. Oprócz tego ma zamontowaną kamerkę, dzięki czemu armia ma podgląd do trudno dostępnych miejsc i może wysyłać go na zwiady. W każdym wojsku są psy, ale te są wyjątkowe. Czy istnieje w ogóle jakikolwiek inny kraj, który w taki sposób współpracuje z czworonogami? Demonstracja psów. Jak już pewnie zauważyliście, nie ma psów lepiej wyszkolonych niż te wojskowe. Ci nasi bracia mniejsi są w zasadzie uwarunkowani od urodzenia, aby bez pytania wypełniać rozkazy i zachowywać się jak swoiste lustro dla ich ludzkiego odpowiednika. Ten filmik pokazuje demonstrację wojskową przedstawiającą żołnierza pracującego u boku swojego wyszkolonego psa. W pewnym momencie mężczyzna opuszcza torbę, a pies robi to, co do niego należy. Każdy chciałby mieć chyba takiego obrońcę. Za każdym razem, gdy żołnierz się porusza, pies podąża za nim w idealnej synchronizacji. Kiedy żołnierz każe psu czekać, pies czeka, aż otrzyma specjalny sygnał. Jeśli żołnierz ostro skręci w dowolnym kierunku, pies robi to samo. Ta dwójka to nie tylko idealni partnerzy, ale też przyjaciele. W zasadzie zachowują się jak dwa stworzenia z jednym umysłem. Pod koniec filmu pies grzecznie wskakuje na motocykl i wygląda na to, że razem ze swoim panem odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca. Takie wyszkolenie psa nie jest łatwym wyczynem, ponieważ tego rodzaju imponująca współpraca wymaga dużo pracy, poświęcenia i wzajemnego szacunku. Ćwiczący pies. Psy są prawdopodobnie dużo bardziej aktywne niż większość ludzi. Przecież powinno się z nimi wychodzić na spacer kilka razy dziennie. Zwłaszcza jak są duże i mieszka się w bloku. Wygląda na to, że ten pies przenosi słowo aktywność na zupełnie inny poziom. Zwykły spacer to po prostu dla niego za mało. Razem ze swoim właścicielem ostro trenuje, co jest bardzo urocze. Na filmie widzimy sportsmenkę Alenę Smolikową i jej psa Jerego, którzy wykonują swój codzienny trening. Muszą to robić bardzo często, ponieważ pies nie dostaje od właścicielki żadnych instrukcji. Po prostu z pamięci wykonuje razem z nią wszystkie aktywności. Bardzo niewielu właścicieli psów może pochwalić się tak imponującą kontrolą nad swoim zwierzęciem. Co więcej, Jerry naprawdę lubi spędzać tak czas. Udowodniono, że psy mogą wykonywać tego typu czynności tylko wtedy, gdy czują się naprawdę bezpieczne i wspierane, co dowodzi, że ta więź jest niezwykle silna. Jak widać, sam trening nie wystarczy. Musi być też obecna miłość. Najlepszy pasterz. Jak pewnie wiecie, niektóre rasy psów są wykorzystywane przez farmerów i rolników do pomocy. Najczęściej są to psy pasterskie, które wspierają człowieka w oporządzaniu stada. Jednak podczas gdy większość psów pasterskich po prostu robi, co do nich należy i zagania owce tam, gdzie ich miejsce, tak ta dwójka jest szczególnie pomysłowa. Dla tych dwóch psów i ich właściciela praca jest okazją do niesamowitej kreatywności i dyscypliny. Wystarczy spojrzeć na sposób, w jaki właściciel zmusza psy do współpracy. Zasadniczo zorganizowali oni całą choreografię wyłącznie dla tych owiec. Po ciężkiej pracy jednak każdy zasługuje na chwilę odpoczynku. Trzeba przyznać, że ta psinka musi być wyjątkowo szczęśliwa, ponieważ spędza dużo czasu ze swoim właścicielem. Gimnastyczka Britney. Psy na ogół nie są znane ze swoich talentów gimnastycznych, ale Britney to nie jest zwykły pies. Jest to wyjątkowo utalentowany owczarek niemiecki, zdolny do naprawdę niesamowitych wyczynów.
Filmik ten raczej mówi sam za siebie. Jej zdolności gimnastyczne są ponadprzeciętne. Niezależnie od tego, czy leży ona na plecach swojego właściciela, czy robi zwariowane szalone salta, wygląda na to, że sztuczki tego psa nie mają granic. Trudno znaleźć drugiego tak wysportowanego psa jak Britney. Jednak najlepsze dni tej akrobatki już minęły. Aktualnie jest na psiej emeryturze i nie jest już tak sprawna jak kiedyś. Oprócz rewelacyjnego wyszkolenia i dyscypliny, Britney jest przeszczęśliwa, gdy może bawić się ze swoim właścicielem. Spójrzcie tylko na jej radosną buźkę. Na tym kończymy ten odcinek. Który z tych niesamowitych psiaków spodobał Wam się najbardziej? Macie w domu psa? Potrafi on wykonywać jakieś ciekawe sztuczki? A może słucha się jak mało który? Dajcie znać o tym w komentarzu. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!